Dzień dobry, witam zaproszone media na dzisiejszą konferencję zorganizowaną przez Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiejsza konferencja w zasadzie jest poświęcona pewnej kontynuacji takiego bardzo ważnego tematu, który został poruszony na spotkaniu z zarządem Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami, zarządem, w którym wzięli udział przedstawiciele Rady Miejskiej, Radni, które było poświęcone w zasadzie bardzo wysokim czynszom, które są pobierane od najemców lokali w zasobach PGN-u. Oczywiście było poruszonych szereg istotnych zagadnień, aczkolwiek nie było w zasadzie czasu na poważną i skrupulatną debatę na temat głównego problemu. Czas został wypełniony prezentacją, bardzo długą prezentacją, do której mogliśmy się odnieść. Oczywiście został przedstawiony projekt programu oddłużeniowego. Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy takiego projektu programu oddłużeniowego. Nie mamy go jeszcze w ręce. Pan prezes mówił, że on już jest, że w zasadzie na drugi dzień będzie już do dyspozycji. Do dzisiaj radni nie otrzymali tego programu oddłużeniowego. Wiem, że jest potrzebny w kontekście tego gigantycznego zadłużenia, jakie jest złożone na barki Gruziądza, i pewnie ten problem trzeba rozwiązać. No ale tak jak powiedziałem, podstawowy problem czynszów, regulacji tych czynszów, części składowych tych czynszów nie został w dalszym ciągu konsekwentnie jeszcze procedowany, nie został wyjaśniany. Z naszej strony nie przedstawiono jeszcze szczegółowo wszystkich uwag co do w imieniu mieszkańców, które chcieliśmy złożyć. Mamy nadzieję na kontynuację tego sposobu procedowania dalej z zarządem MPGN-u. Proszę bardzo, wstępną ocenę tego spotkania pana radnego Miłosza Jańca, którego witam na konferencji. Tak, szanowni państwo, zwołaliśmy się tą konferencję, prasowa zgoda na to, że czujemy się zobowiązani wobec mieszkańców, żeby opowiedzieć trochę o naszym spotkaniu, które miało miejsce w zeszłym tygodniu z zarządem MPGN-u i zarządem OPEC-u. Pragnę przypomnieć, że spotkanie zostało zwołane ze względu na naszą interpelację klubową i jesteśmy zobowiązani, żeby opowiedzieć o tym spotkaniu mieszkańcom, ze względu na to, że zdarzyła się rzecz niespotykana, media na te spotkanie nie zostały zaproszone. Dzisiaj z radnym Kosińskim między innymi mieliśmy okazję uczestniczyć w kongresie, który zorganizowano w Grudziądzu i tam charakterystyczne te logo za ogromne pieniądze, Grudziądz miasto otwarte. Okazało się, że niekoniecznie takie otwarte i drzwi dla mediów zostały w zeszłym tygodniu zamknięte, więc między innymi stąd też ta nasza konferencja i parę konkluzji z tego spotkania. Myślę, że warto powiedzieć mieszkańcom. Pierwsza rzecz jest taka, i tu myślę, że w pierwszej kolejności warto podziękować wszystkim mieszkańcom, którzy wzięli udział w zorganizowanym proteście. Nie w jakimś zbiegowisku, jak nazywają to radni Platformy, tylko w zorganizowanym proteście wyszli, bo już mieli dość działania spółek miejskich, dość tych licznych podwyżek drenujących ich portfele i uniemożliwiających normalne funkcjonowanie. Co jest coś dość zatrważające, co było na tym spotkaniu z prezesem Decem, z prezesem Czapleckim, to jest to, że spółki tak naprawdę, prezesi określili, że zauważyli problem dopiero wówczas, kiedy ludzie zaczęli, nie wiem, jakby użyli słowa mniej więcej w kontekście, zaczęli narzekać, tak? Czyli presja ma sens, jakby społeczeństwo obywatelskie ma sens i tu naprawdę wielkie, wielkie podziękowania dla mieszkańców, bo myślę, że gdyby nie ten protest i myślę, że gdyby nie nasza aktywność jako Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości i ta interpelacja, która została napisana o te pilne spotkanie z zarządem MPGN i OPEC-u, to myślę, że sytuacja dalej by była taka, jaka jest, czyli nic by się po prostu nie działo. To jest to, co zostało powiedziane w kilku punktach na tym spotkaniu, jest dość karygodne, bo dopiero teraz, czyli właściwie post factum, prezesi zdecydowali, że sprawdzą stan instalacji, że sprawdzą stan budynków, że wykonają audyt tych budynków, że może jednak coś oni mogą zrobić dla tych mieszkańców, bo cały czas, zresztą nie tylko jeśli chodzi o MPGN, ale o OPEC i inne spółki, to jest też charakterystyczne dla szpitala, grudziąckie władze podkreślają to, że oni nic nie mogą, że tak naprawdę wszystko to są rozwiązania systemowe, oni mają związane ręce, wszystko co jest złe to jest z Warszawy płynie, oni są dobrzy, ale niestety nic nie mogą. No jednak okazało się, że pod presją opinii publicznej, pod presją
mieszkańców, którzy wyszli w końcu, odważyli się też w Grudziądzu zaprotestować, to raczej często się nie zdarza. Jednak jakieś działania można było podjąć. Właściwie może działania to też duże słowo, bo tak jak powiedział przed chwilą radny Kosiński, mieliśmy na tym spotkaniu obiecane, że uchwała oddłużeniowa, bo tak ona jest, tak jest nazywana, projekt tej uchwały jest już właściwie gotowy, jest po weryfikacji prawnej i na drugi dzień go dostaniemy do swojego wglądu jako radni. No niestety do dziś nie dostaliśmy tego projektu uchwały, więc wciąż czekamy. A tu jednak każdy dzień dla tych mieszkańców ma znaczenie, bo zostało zapowiedziane, że to co te zwyżki opłat, które nastąpiły niesłusznie dla mieszkańców, zostaną gdzieś tam zweryfikowane i mieszkańcom zwrócone. Co jest też ważne, MPGN został powołany do konkretnego najważniejszego celu, czyli dostarczania mieszkańcom lokalów komunalnych, mieszkań komunalnych za niewielkie opłaty. I teraz, czy to też jest też nasza interpelacja, którą złożył akurat w naszym imieniu klubowym Sławomir Szymański, dotyczy domu Korzeniewskich. To jest 3,9 miliona, jeśli chodzi o sam zakup. Jeśli chodzi o remont, no to aż ciężko przewidzieć dalsze koszty. I pytanie, czy te pieniądze w dobie takiego kryzysu czynszowego, w dobie kryzysu opłat, czy MPGN jest spółką powołaną do tego, żeby wydawać być może nawet kilkanaście milionów złotych po to, żeby kupować budynek na rynku. Ja ten budynek niedawno miałem okazję koło niego przechodzić i jakoś on jest obklejony tym świetnym logiem Grudziądz Miasto Otwarte. Jakoś nie widziałem tam żadnego loga MPGN-u, a tak naprawdę MPGN to rozlicza. MPGN jest, można powiedzieć, fundatorem tego obiektu i będzie dalej prawdopodobnie włożył duże pieniądze w jego remont. Co ciekawe też, często radni Platformy czy radni Lewicy powołują się, próbują się przedstawić w opinii publicznej, że Związek Miast Polskich, bo tak to się chyba nazywa, jest takim niezależnym gremium. A to tak naprawdę to jest przybudówka Platformy, przybudówka Lewicy. I oni wydają takie opinie zgodne z narracją właśnie Platformy i Lewicy. I teraz inwestowanie też pewnie z miejskich pieniędzy, tych wszystkich, chociażby w telewizji kablowej, przed wiadomościami lokalnymi, te takie infografiki, animacje pokazujące, że jest wzrost za ciepło ze względu na działania rządowe. No, tak nie do końca jest. Ja jeszcze tylko jedną rzecz tu chciałem przytoczyć, bo tu najbardziej wydaje mi się są wiarygodni mieszkańcy, którzy jednak odczuwają tą stratę w swoim portfelu. I teraz jeden z mieszkańców jakiś czas temu do mnie napisał, jeśli chodzi o to, jak obniżka VAT-u, obniżka, bo wcześniej była obniżka, wpłynęła na obniżkę za gigajoule, z ogrzewania z OPEC-u. I mianowicie było tak, że z 77 zł 88 groszy po obniżce VAT-u zostało obniżone przez OPEC na 74,53, czyli to przeliczając na procenty jest zniżka o 4%. Dodatkowo, kiedy ten VAT powrócił, czyli powróciliśmy do tego pierwszego VAT-u, to cena za gigajoule wynosi, bo to są dane z marca 2023, dostałem 138,92, czyli mamy podniesioną opłatę dla mieszkańca w OPEC-u o 78%. Więc opowiadanie o tym, bo to jest bardzo wygodna narracja, że wszystkiemu jest winna inflacja, że nigdy nie mieliśmy takiej inflacji, że wszystko co złe to wynika z inflacji, a my nic nie możemy, no jest, myślę, że najlepsze słowo będzie teraz jest propagandą i to jest wykorzystywane skrajnie. Myślę, że ludzie, tak mi się wydaje, bo coraz więcej mamy zgłoszeń różnych, jeśli chodzi o te sprawy, ten temat społecznie został mocno poruszony, myślę, że będzie dalej kontynuowany. Ludzie coraz bardziej zaczynają się orientować w tych wszystkich rzeczach i to, że jest inflacja, wszyscy wiemy, ale że wszystkiemu winna jest inflacja, to tak nie do końca, bo jednak to jest dobry myk na to, żeby zrzucić wszelką odpowiedzialność. No taki prosty myk, ale wykorzystywany przez obecne spółki, obecne
gruzińskie władze. Dziękuję. Ja powiem sobie Państwu, że powinniśmy kontynuować temat w sposób szczegółowy, w sposób proceduralny weryfikowania tych wszystkich zapisów, które znajdują się na fakturach. I oczywiście MPG musi wyjaśnić też pobierane pewne kwoty, nawet najdrobniejsze, bo w skali wielu set lokali mieszkalnych robią się to gigantyczne pieniądze. Między innymi na fakturach mieszkańcy posiadają takie kwoty jak oświetlenie w piwnicy 5 zł. Gospodarka odpadami, mówimy o dodatkowej o gospodarce odpadami 6 zł za lokal. Nie mówimy o cenie za wywóz śmieci, tylko o dodatkowej kwocie w wysokości 6 zł za lokal. O usłudze dodatkowej w postaci korespondencji. Mieszkańcy dzisiaj płacą nawet za listy i to, Szanowni Państwo, mają na fakturach. Ja uważam, że z punktu prawa widzenia jest to rzecz niedopuszczalna, dlatego że takie kwestie, czy jest kwestia kosztów domofonów, powinna być oczywiście wliczona wprost do stawki czynszowej, bo Pan Prezydent nieustannie przywołuje stawkę czynszową za metr kwadratowy, a kardynalnie zapomina o częściach składowych poszczególnych faktur. Nie mówimy tu o najbardziej bolesnym elemencie, jaki stanowi opłata za ciepłą wodę, którą Państwo wiecie, znacie, sięgała prawie do 120 zł za 1 m3, czyli jest gigantyczna, bo mamy nadzieję, że w najbliższym czasie będzie zweryfikowana. Oczywiście będziemy domagali się od Pana Prezydenta, czy też pośrednio od Pana Prezesa MPG-u dokonania takiej rewizji tych wszystkich opłat niesłusznie pobieranych albo nadlimitowych od mieszkańców, bo wiemy, że techniczne aspekty warunkują te gigantyczne sumy, którymi są obciążeni mieszkańcy i w ciągu 2 miesięcy, powiedzmy sobie, no do czerwca, aby MPG dokonał wszystkich niezbędnych napraw technicznych w zakresie obsługi węzłów, w zakresie dostarczania ciepła, ażeby urzeczywistnić prawdziwe koszty, jakie powinni ponosić mieszkańcy, bo na dzień dzisiejszy te koszty są poważnie zawyżone, o czym mówił też MPG, bo niestety te błędy techniczne są stwierdzone. Także części składowe czynszów do weryfikacji, wszystkie elementy zwyżek i zniżek także muszą podlegać pewnej weryfikacji, pewnym nowym uzgodnieniom i nowym zapisom w przyszłorocznym dokumencie, który będzie powstawał. I taki kierujemy dzisiaj jeszcze dodatkowy apel do Pana Prezydenta, aby odpolitycznił grudziądzki organ, grudziądzki samorząd, bo to, co ostatnio się dzieje, nawet na wczorajszej sesji, to jest, Szanowni Państwo, nie do zniesienia. Używana liczba nazwy Prawa i Sprawiedliwości, rządu polskiego jest już dzisiaj nie do przyjęcia i scedowanie odpowiedzialności na rząd polski, na Prawo i Sprawiedliwość, w zasadzie radni tutaj Koalicji Obywatelskiej nieustannie w zasadzie posługują się tylko i wyłącznie odpowiedzialnością rządu, że to rząd za szpital odpowiada, rząd za politykę czynszową, rząd za wzrosty też rząd. Nieprawda. Ja tylko chciałbym przywołać dwa fakty. Szanowni Państwo, miasto Grudziądz, można powiedzieć, przekreśliło znaczenie 2 najważniejszych dokumentów. Jeden z nich, a mianowicie program naprawczy miasta, wrzuciło swego czasu 2 lata temu do kosza. Odwołał ten program naprawczy, na barkach którego zaserwowało mieszkańcom gigantyczne podwyżki. Tego programu nie ma. Aktualnie drugi program naprawczy szpitala jest już dokumentem też, który musi zostać w zasadzie na nowo rozpatrzony, z tego względu, że jak pamiętamy, podstawą tego dokumentu, tego programu naprawczego szpitala był gigantyczny kredyt, ponad 400-milionowy, restrukturyzacyjny, o którym wiemy, że dzisiaj tego kredytu niestety, ale nie będzie. I wiarygodność Pana Prezydenta w tym względzie, no niestety jest, jeżeli chodzi o poradzenie sobie z zakresem grudziąckich problemów, jest żadna. Grudziąc dzisiaj, Pan Prezydent dzisiaj nie spełnia swojego zadania w zasadzie teoretycznie, posługując się retoryką i zwalając odpowiedzialność ciągle na PiS, w zasadzie powinien podać się do dymisji. Pan Prezydent Grudziądza powinien się podać do dymisji. Jeżeli nie radzi sobie z miastem, jeżeli nie radzi sobie z jego głównymi problemami, jeżeli nie wie, co ma zrobić ani ze szpitalem, ani też z MPGN-em, ani z wysokimi czynszami, nie wie, jak rozwinąć gospodarczo to miasto, jak wzmocnić jego dochodowość, a nie wydawać tylko pieniądze na cele społeczne. Proszę Państwa, Grudziądza dzisiaj nie stać na wydatki na cele społeczne. Grudziądz i władze Grudziądza muszą poważnie myśleć o tym, jak zarabiać pieniądze,
jak oddłużać to miasto, jak wzbogacać finansowo to miasto, ale oczywiście w sposób mądry i logiczny. Do dnia dzisiejszego nierozwiązane są problemy szeregu różnych inwestycji, na które wykonano mnóstwo projektów technicznych. Ja przypomnę tylko znaną Państwu historię osiedla Miszek. Praktycznie Miszek ma na większość ulic u siebie wykonane projekty budowlane. Pan prezydent oczywiście nie realizuje tych projektów, tłumacząc się, bo złożył do rządu PiS-u jeden wielki projekt na kwotę 50 milionów złotych dla osiedla Miszek. Proszę Państwa, czy pan prezydent chciał bardziej udowodnić, że PiS nie chce mu dać tych pieniędzy, czy chciał zrealizować te zadania? Bo te zadania są zadaniami własnymi gminy, budowa dróg, modernizacja dróg, to jest zadanie gminy. Natomiast kwota, o którą aplikował, jest gigantyczna, jest nierozsądna. Gdybyśmy mówili tutaj o 10 milionach, 8, być może ten projekt by uznał organ rozstrzygający wnioskowane projekty. Niestety tak się nie stało. I tu mamy takie pytanie też do pewnej racjonalności wydatków. Tutaj kolega radny mówił o tych gigantycznych kwotach, które będą przeznaczone na rewitalizację budynku Korzeniewskich. Pani rzecznik prasowa MPGN-u powiedziała, że MPGN ma swoje pieniądze na ten cel. Więc ja chciałbym sprostować tutaj to stanowisko MPGN-u. MPGN nie ma swoich pieniędzy, MPGN ma pieniądze swoich lokatorów, które powinny być przeznaczane na całą obsługę zasobów mieszkaniowych komunalnych, ewentualnie z nadwyżek powinny być remontowane, rewitalizowane, czy też budowane kolejne mieszkania. Taki jest cel podstawowy spółki miejskiej MPGN-u. Pan prezydent tego zupełnie nie kontroluje. Bawi się pieniędzmi lokatorów, że tak powiem, bo dzisiaj kilkunastomilionowa inwestycja w budynek Korzeniewskich, nazwijmy to wprost, w dzisiejszej sytuacji miasta finansowej i w dzisiejszej sytuacji technicznej lokali komunalnych jest brzydką zabawą, bardzo brzydką zabawą. Dzisiaj mamy do czynienia w salach komunalnych z rozwalanymi piecami, z niekontrolowanymi kwestiami stanu technicznego instalacji gazowej. Mamy przykłady na Placu Stycznia, gdzie odcięto 27 lokalom gaz ziemny. Od 21 grudnia mieszkańcy jednego z budynków, 27 lokali, do dnia dzisiejszego nie mają gazu ziemnego w swoich mieszkaniach. Proszę Państwa, to jest dramat, który nie może trwać miesiącami. Dlatego apelujemy jeszcze raz do Pana Prezydenta i do Zarządu MPGN-u, także o racjonalną gospodarkę. Kilkanaście pustych lokali sklepowych dzisiaj w mieście nie może istnieć, a pamiętamy obietnice z czasów kampanii wyborczej, kiedy Pan Radny Napolski z taką wielką, piękną złotówką stał do zdjęcia i obiecywał, że lokale będą za złotówkę. No ta obietnica w kontekście tych kilkunastu pustostanów nie została zrealizowana. Dziękuję. Jeśli chodzi o mieszkalnictwo, że problemy mają lokatorzy TBS-u, która jest spółką córką MPGN. Przecież tam mieszkańcy również mają horrendalne czynsze. Wiadomo, jest to jakby inny poziom, natomiast ci ludzie wprowadzając się do tych domów, ich sytuacja w stosunku do dzisiejszej sytuacji też jest gorsza, więc jakby się Państwo jeszcze tutaj odnieśli się do TBS-u. Znaczy ja odniosę się do TBS-u. Oczywiście TBS został powołany jako forma uzupełniająca, jako alternatywa mieszkaniowa przez miasto, został stworzony, aczkolwiek wiedzieliśmy na samym początku, na samym starcie już, że wysokość czynszów w ramach TBS-u będzie zdecydowanie wyższa. I faktycznie te czynsze, bo i kaucje, które należało ponosić, były obciążeniem już takim zdecydowanie mocniejszym i mieszkania w TBS-ie z założenia podstawowego były dla rodzin, czy też dla osób bogatszych, bardziej mętniejszych. Dla średnio zamożnych. Natomiast nie bardzo bogatych, ale dla średnio zamożnych. Natomiast podstawowy zakres zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych, który wynika wprost już i z konstytucji, i z ustawy, i z wszystkich przepisów po kolei, leży po stronie miasta i został złożony na kark spółki komunalnej, czyli MPGN-u. Dlatego mówimy tutaj o tej podstawowej i wiodącej roli MPGN-u w rozstrzyganiu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych. Zatem wracając do TBS-u, oczywiście kwestia regulacji pewnych czynszowych co do TBS-u, ona ma swój proces już dzisiaj, bo Państwo pewnie braliście udział w tych spotkaniach. Z tego co wiem, to mieszkańcy
prawda, uzbroili się w ich opinię prawną i mają swoją, swój cały tam zakres obsługi. Te kwestie są wyjaśniane także na spotkaniach. Ja bym tutaj zachęcał oczywiście wprost, korzystając z tego dobrego przykładu TBS-u i prezesa Barwika, aby pan prezes MPGN-u zaprosił mieszkańców Grudziądza ze swoich zasobów i posłuchał, co mają do powiedzenia. Niech pan prezes MPGN-u w końcu wyjdzie za tych szklanych drzwi, niech wyjdzie do mieszkańców i niech z nimi się spotka, i niech z nimi porozmawia na temat problemów. Bo to jest rozwiązanie. Rozwiązanie podobne zastosował TBS i faktycznie spotkał się z mieszkańcami i wiem, że ten przedmiot dyskusji trwa. Będą podejmowane prawdopodobnie tam jakieś decyzje regulujące i będzie to miało swój dalszy ciąg. Natomiast kwestia realizacji podstawowego zadania, jakim jest zaspokajanie, bezpieczne zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych w miastach Grudziądza, no niestety, jeżeli chodzi o MPG i nadzór pana prezydenta nad spółką MPG-u, no budzi dzisiaj bardzo duże wątpliwości i mamy tutaj do tego niestety, ale wielkie pretensje i zarzuty.